Czy on jest szczery? Czy ona jest szczera? Czyli czy osoba wasza ukochana jest w stosunku do was szczera? Czy może coś ukrywa, kłamie? Zobaczmy dzisiaj w kartach Lenormanda i Tarota odpowiedź na to pytanie. Oczywiście mogą państwo sobie wybrać tę talię kart, które państwo preferują, lubią. Pierwsza grupa to karty Lenormand, czyli ja zawsze nazywam Lenormand, karty Lenormand. To jest ta talia brązowa i ta ciemno niebieska, ciemno szara, taka talia to karty Tarota. Ta seria. Jeśli lubicie Tarota, to proszę wybrać tą serię. Natomiast możecie również obejrzeć całe to czytanie i być może te karty Lenormanda i Tarota uzupełnią się nawet w tym czytaniu, w tym temacie. Czy twoja osoba ukochana jest w stosunku do ciebie szczera? Kochani Państwo, witam serdecznie oczywiście na moim kanale dzisiaj, tygodniu lutym, tak? W miesiącu lutym, już mamy miesiąc luty. Zapraszam oczywiście do oglądania moich horoskopów na miesiąc luty. Wczoraj wydałam filmik dla wszystkich znaków zodiaku na miesiąc luty ze wskazówkami, z poradami na miesiąc luty. Także pokazują te karty Tarota, jakie energie są ważne dla każdego znaku. Zapraszam, byście oglądali sobie ten filmik wczorajszy. Natomiast dzisiaj znowu temat miłosny. Kochani Państwo, zapraszam do nowych subskrypcji, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami, do nowych lajków, komentarzy, czy te wróżby z Państwem rezonują. Oczywiście robią również wróżby indywidualne, więc zapraszam wszystkich Państwa, którzy potrzebują jakichś wskazówek, porady, to zapraszam na wróżby indywidualne. Mój adres e-mailowy znajdziecie Państwo pod każdym filmikiem lub komentarzach i będziecie mogli po prostu napisać do mnie o wróżbę indywidualną, a ja wyślę Wam informacje o warunkach takiej wróżby. Także zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście wróżby indywidualne są szczegółowe, są na podstawie Waszych zdjęć, dat urodzenia, konkretnych pytań. Natomiast tutaj nagrywam dla całego ogółu wszystkich zainteresowanych wróżby kolektywne. Dobrze, kochani, więc mam nadzieję, że wybraliście sobie talię, którą preferujecie, którą lubicie, która Wam estetycznie odpowiada. I zaczynamy od grupy pierwszej, czyli od talii kart Lenormanda. Czy Twoja osoba ukochana jest w stosunku do Ciebie szczera? Pierwsza karta to ty. Osoba bardzo seksualna, atrakcyjna. Tutaj były jakieś awantury, kłótnie, sprzeczki, jakieś niedogadanie się, lęki i jest jakaś skomplikowana sytuacja, bez wyjścia, czyli labirynt. Sprawy potoczyły się jakoś, nie wiem, no, niełatwo, skomplikowanie, zawikłane są sprawy. Należałoby je wyjaśnić, natomiast nie widać jeszcze tutaj wyjścia z sytuacji. No była chyba jakaś kłótnia, awantura, natomiast jesteście dla tej osoby, o której myślicie, bardzo atrakcyjne, seksowne, ale no kobiece, tak? No pomimo to macie tu jakieś duże problemy. Niemniej jednak chce osoba wasza ukochana, żeby te problemy rozwinęły się dobrze. Ma nadzieję na pozytywne rozwinięcie spraw, na światełko w tunelu, czy na słońce, na horyzoncie, czyli na poprawę sytuacji i na pozytywne wibracje między Wami, tak? By te ciemne chmury się odsunęły i nastąpiła właśnie znowu tutaj dobra energia. Natomiast
jest tutaj ta osoba, Twoja ukochana, jeszcze na rozdrożu, tak jakby miała inny wybór. Także tak jakby miała ta osoba Ciebie i jeszcze kogoś innego w zanadrzu i nie wie na co, na kogo się zdecydować. Stoi na rozdrożu zupełnie bezradna i bez decyzji, tak? Także waha się i rzeczywiście ma tutaj jakieś dwa alternatywne plany. Czyli być może czy z Tobą być, czy z Tobą pójść dalej, czy z Tobą spróbować, czy pójść zupełnie w inną stronę lub do innej tutaj partnerki. Czyli na pewno jest tutaj kwestia wyboru, niezdecydowania, wątpliwości, niejasności decyzji, jakaś taka rozterka, stanie na rozdrożach, no i blokady. Blokady, być może poprzez tą kłótnię, która tam wychodzi, blokady, ucieczka, być może myśli ta osoba, że ta relacja z Wami jest jakaś ciężka, która go obciąża, która go hamuje. No tutaj są też lęki, mozolna praca, która przeciąża tą osobę Waszą ukochaną, więc ta osoba ma jeszcze jakieś tutaj swoje sekrety, tajemnice i czy jest szczera? Jest szczera tylko w tym, że Wy się mu podobacie, jesteście bardzo atrakcyjny dla niego, że chciałby, żeby sprawy potoczyły się dobrze, pozytywnie. Natomiast jest to skomplikowane, obciążające. Musiałby tutaj po prostu zlikwidować te całe blokady i lęki, tak? Żeby się coś udało. Natomiast szczery jest być może tylko w tym, że chce tutaj sprawy, by dobrze się one potoczyły. Natomiast taka, nie wiem, takie zawahanie, tak? Taka niepewność, niepodjęcie decyzji, tutaj lęki, przeciążenia, blokady. Także to mówi o tym, że ta osoba, pomimo to, że może jest szczera i że rzeczywiście mówi prawdę, że jesteście dla niej tak atrakcyjne i piękne, ale ma za dużo na ten moment różnych blokad i lęków, jeśli chodzi o relację taką normalną. Także te lęki, blokady tą osobę w jej szczerych zamiarach oczywiście blokują. Zapraszam teraz grupę drugą. I grupa druga, kochani, to ta talia tarota. Oczywiście grupa pierwsza może zostać i zobaczyć, co na ten temat, czy ta osoba ukochana jest w stosunku do Ciebie szczera, co powiedzą karty tarota. No, karty tarota mówią, że być może chce ta osoba Was rozkochać w sobie. Wie ta osoba, że chcecie miłości, ale ta osoba ma tutaj, owszem, stabilne zamiary, ale również patrzy też materialistycznie, że ta relacja może przynieść tej osobie jakieś tutaj korzyści, nie wiem, czy materialne, czy zawodowe, czy jeśli chodzi o stabilizację, egzystencję, ponieważ tutaj jest król monet, który oczywiście w pierwszym, jak to się mówi, na pierwszym miejscu myśli o zabezpieczeniu siebie, zabezpieczeniu właśnie siebie materialnym, zawodowym, jeśli chodzi o karierę, szczeble kariery. Także tutaj mamy kogoś, kto myśli materialistycznie też, natomiast myśli ta osoba też stabilnie, solidnie, bezpiecznie o jakimś związku. Jest to dobry partner, dobry mąż, który myśli poważnie, umie planować, umie zarządzać budżetem, właśnie finansami na różne wydatki. Także tutaj ta osoba też myśli, żeby Was rozkochać, ponieważ ma ta osoba tam przez to być może jakiś profit, tak? I tutaj ma ta osoba, Wasza ukochana, jakieś zamiary, żeby do Was, nie wiem, czy napisać, czy przyjechać, czy się spotkać. Ma rzeczywiście jakieś dwie opcje do wyboru.
i decyduje się na jedną z tych opcji, ale jeszcze jest pasywna. Natomiast ma dwie tutaj alternatywne opcje, czyli na przykład pani i jeszcze jakaś inna kobieta, pani lub samotność, pani lub dom rodzinny. Także tutaj mają, znaczy ma ta karta takie znaczenie, że podjęliście, że podjęła ta osoba, ukochana wasza, już jakąś decyzję, ale jeszcze boi się pójść w stronę tej decyzji, w stronę tych celów i się waha, miota i siedzi i się namyśla, tak? Jeszcze nie wstała, nie ruszyła, nie zrobiła kroku. No i tutaj mamy też ogniste, charyzmatyczne, erotyczne, gorące, wręcz namiętne, jakieś zamiary tej osoby. Także czy ta osoba jest z Wami szczera? No, troszeczkę jest wyrachowana, ma jakieś tej, nie wiem, chęci, by ustabilizować się, być może profitować i również ma seksualne tutaj takie zamiary, tak? Taka jest silna, jeśli chodzi o seksualność, ta osoba, o którą pytacie. Natomiast tutaj chce ta osoba zawalczyć o tą relację. Na pewno chce zawalczyć rycerz mieczy. Czyli chce odciąć wszystko, co było złe i zawalczyć o dobrą relację, o dobry związek. I w tym wypadku jest ta osoba szczera, ponieważ mamy tutaj dużo pozytywnych kart, tak? Zamiary jej są szczere, szybkie, błyskawicznie będzie działać, podróż przyjedzie. Owszem, myśli o związku poważnym, długotrwałym, też o bezpieczeństwie oczywiście swoim, też między innymi finansowym i zawodowym być może tutaj podjęła decyzję, ale jeszcze waha się, by pójść w Twoją stronę. No i tutaj oczywiście seksapil, seks, piękna karta namiętności, ponieważ to jest no, on, czyli ta osoba ukochana Wasza, namiętna, charyzmatyczna, gorąca. Także tutaj ma też takie zamiary w stosunku do Was, no powiedzmy sobie seksualne. Ale będzie walczył. Także tutaj widzę w drugiej grupie więcej kart, które mówią o tym, że tak, że ma poważne, fajne, aktywne, dobre zamiary w stosunku do Was, ta osoba ukochana. I tutaj jeszcze mamy to, że smuci Ciebie ta obecna sytuacja, no nie wiem, jakaś kłótnia, blokady, nieregularne kontakty lub w ogóle żadne kontakty. Natomiast tutaj ta karta czwórka mieczy mówi o tym, żeby odciąć wszystkie emocje i uczucia i samemu się wyciszyć, zdystansować i tylko na poziomie rozumu przemyśleć właśnie dalszy plan działania w tej klasie, w tym, przepraszam, w tej relacji, no, następny krok zrobić rozważnie, tak? Czyli nie emocjonalnie, nie emocjonować się, nie załamywać tutaj uczuciowo, tylko racjonalnie przemyśleć, jaki ma być zrobiony następny krok w tym związku, by się to jeszcze jakoś, nie wiem, czy uratowało, czy dobrze potoczyło oczywiście. Także dla grupy drugiej proszę nie bądźcie smutni, tylko przemyślcie racjonalnie, nie emocjonalnie. Dziękuję. Takie dzisiaj było czytanie, takie dwie grupy. Odpowiedź troszkę różna. Pierwsza grupa tutaj miała bardzo dużo blokad, odcięcie kontaktu, jakiś kryzys, kłótnie, komplikacje. Natomiast druga grupa ma rzeczywiście tutaj osobę, która ma stabilne zamiary, ale również seksualnie silna osobowość. No i będzie tutaj walczyła o tę relację. Także takie są dzisiaj dwa rezultaty mojego czytania. Dziękuję serdecznie, proszę o lajki, subskrypcje, komentarze i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.